Assassin's Creed Unity. Zresztą dziękujących oni stąd. Podziękowaliśmy im za ich zastraszanie. Czemu nie dostaliśmy? LOL. Chyba nam nie zaliczyło za bardzo. Chyba trudno. Trudno się mówi. Tak czy siak zbieramy się po misję paryskich opowieści, które są dość daleko, więc się przebiegniemy. Co to tam dla nas? Kilometr. Ale ma jakieś znaczenie taka odległość. Przy okazji możemy pobiegać, coś porobić, pogadać dłużej, zanim rozpocznę taką misję. Ostatnia misja była banalna, choć troszkę się nad nią dłubiłem, ale była banalna. Tak czy inaczej wyszło nam to perfekcyjnie. Mogę to tak ująć prosto. Widzę, że złodziej. O, staw biedną kobietę. Oddaj jej to, co żeś ukradł. Dziadu. Dobra, ogarnięte. Właśnie, z tym Zetisem musimy w końcu ogarnąć te zagadki Nostradamusa. Bo my ich w życiu nie ogarniemy, jeżeli tak po prostu olejemy tą sprawę. Po prostu, jak znajdziemy jedną wolną chwilę, to się zastanowimy nad tymi zagadkami. A to może jak, nie wiem, ogarniemy sobie wszystkie już misje w tym koopa. Przynajmniej dla dwóch graczy, bo nie wiem jak to będzie dla czterech. Tej skrzyni nie, na razie nie otwieram, bo ona jest kurde w chuj trudna. A jeszcze nie mam takich umiejętności typowych pod otwieraniem skrzynek. O, tu już się warto szykują. Nie powinienem się w sumie mieszać w ich walkę. Nie przeszkadzajcie sobie. Dobra, wróciłem. Grę mi wywaliło, to tak brutalnie mówiąc. Wkurzyłem się, byłem zły. Ale co musiałem zrobić? Musiałem ją włączyć. Nie miałem innego wyboru. No cóż, myślę, że gra już mi więcej takich figli nie zrobi. Bo będę zły. W przeciwnym wypadku. A tego nie chcecie przecież słyszeć. Jak już tylko dojdziemy do tej misji, zobaczymy, co mniej więcej trzeba będzie ogarnąć. I tak jak mówiłem, ostatnia misja, którą robiliśmy z tych tajemniczych morderstw, nie sprawiała nam w ogóle problemu. Była naprawdę prosta. Aczkolwiek długo żeśmy się zastanawiali. O, to fajnie, można robić takie hoplasy z różnej odległości. Mnie to cieszy. Mamy już około 400 tysięcy livrów, więc jak widzicie, mój portfel jest już naprawdę gruby. Zależy, bo jakbym coś kiedyś kupił, to już zawsze będzie... No, to może naprawdę... Można tutaj zrobimy. Nie. Z takiej wysokości to nam żyć nie zrobić. Z podskoku wątpię. Ale na przykład chyba z takiej było to możliwe. A. Ups, przepraszam. Nie chciałem. Fajny efekt płomieni, tylko szkoda, że ja się nie palę. Zawsze coś, naprawdę, zawsze coś. Chciałbym się trochę powspinać. Bo zakładam, że brakowało wam trochę parkouru podczas bieganiny, więc teraz już będę o tym pamiętał, żeby trochę też na dachy. Bo takie wieczne bieganie po ulicach Paryża nie plusuje nigdy. Zawsze będą jakieś kłopoty, czy to ze strażą, czy to z ekstremistami, czy ekstremistami, jak to mówię. Jak już
dotrzemy. Zobaczymy, jak to się sprawdzi, ta misja. Czy nie będzie nam sprawiała w ogóle żadnych zbędnych kłopotów. Mam nadzieję, że nie. Okay. Niezbyt sięgnę. O! O, Francuzi. A nie, ekstremiści. Dobra, powalczmy. Osyt. Ale mocne przebiłem. Ładnie. Można się teraz podleczyć. Problemu mi nie sprawili, tylko raz mnie tam delikatnie podrasowali, ale widzieliście, że zadali mi mały damage, ponieważ, tak jak chyba mówiłem w poprzednim odcinku, kupiłem tą grubszą skórę. Słyszę tu jakieś walki. Ładnie. Jeszcze pół kilometra niecałe. Zobaczymy, co to za misja dla nas. Jeśli coś interesującego, to zawsze możemy to przyjąć. Spinaj się, Arno, co ty robisz? Kurde, jakie hałasy. Co to się dzieje w tej dzielnicy? Dobre rzeczy, ale nie dobre. Jak on dziwnie skoczył. Dobra, mniejsza z tym. Dotrzemy do tej misji. Zobaczymy, co to za misja. Coś interesującego, czy tylko po to, żeby zabić czas? O, ładnie Arnold doskoczył tam. W sumie chciałem tam doskoczyć, więc nawet dobrze się stało. Słyszymy, słyszymy. Ja już spokój. Damy radę ją odchodzić? Czy będziemy się męczyć? O, spokojnie. Czyli laucie otworzymy. Tysiak powinien być na spokojnie. O, nawet 1500. Nie jest źle. Jeszcze widzę kokardę. Więc sięgnąłbym okiem po tą kokardę. Dzięki temu odblokujemy być może kolejny barwnik. Tu najpierw Dobra, teraz ta karda cała, szczęsna. Gdzie ona jest? Pewnie w powietrzu, zaraz zobaczymy. Gdzie ona jest? Gdzieś niżej. No. Dobra. Gdzie ona jest dokładnie? Jeszcze niżej. Żartujecie? No, gdzieś to jest jakieś podziemne przejście. Kto wie? Teraz się rozejrzę dokładniej. Ale nie, nic nie widzę takiego. Chociaż tutaj. Są schody. Nie. Tu tylko na górę. Kapowo. To nic dla nas. Dobra, na razie się tym nie zajmujmy. Jak będzie jakaś okazja, to zrobimy to. Ale czas ucieka nam. Nie ubagali mnie. Dobra, misja czeka na nas. Ja już się prosi, żeby ją wykonać. No, przechodź przez te drzewka, co ty robisz? Przez ławkę nie umiesz przeskoczyć, Arno, wstydziłbyś się. No i ładnie, to tak trochę kiepsko jednak. O, kasa przyszła. Świetnie, świetnie. Tu mamy sklepikarza.
Dalej wszystko co masz. Przepraszam. Dobra, mogę iść teraz tu. Jeszcze 200 metrów. I ogarniamy tą misję. Już 10 minut trwa odcinek. Najlepsze. No ale zawsze jakaś akcja się dzieje. Nie ma tak jak na przykład w Assassin's Creed, gdzie, nie wiem, przypuśćmy w trójce. Tam się nic nie dzieje praktycznie. Tam to tylko się nudzisz. Ewentualnie sprowokujesz walkę. Tam to tworzymy walkę, albo po prostu ratujemy kogoś. Strasznie. Teraz się zastanawiam, jakby to przejść. Ładniarno. Doskonałe decyzje podejmujesz. Tutaj mamy jakąś misję, który kopa, tylko nie wiem, co to dokładnie za misja. Jakoś mnie to na razie nie interesuje. Okej. Okay. Już niedaleko. Kurde, jakbym miał lepszy telefon smartfonowy, to po prostu bym już sobie dawno ogarnął tą aplikację i pootwierał te skrzynie nomadów, ale jak będzie taka okazja, to wtedy być może nagram nawet wam te odcinki ze skrzyniami nomad. Na razie mogę tylko zbierać te punkty nomad i nic więcej. I czekać na jakiś lepszy telefon w przyszłości. Ale jakby się tu dostać do tej misji? Na pewno jest jakiś okno. No jakby nie było, a raczej wątpię, żeby było coś takiego, to zawsze możemy wejść do środka. Ale znowu przestępcy. Kurde, no dajcie mi spokój, zaraz was tam powybijam. Się skończy. Już tam spokój. Dobra, teraz jak tu wejść na górę? Tu mamy taki pałacyk. Strasznie zrobiony, dobrze. Obiekt pożądania, ale to chyba jeszcze wyżej trzeba iść. Dokładnie, tylko tu są schody. Ale nie, po schodach możemy chodzić. Dobra. Ah, Arno, could you help me in a personal matter? To ty, Bonaparte? Ty masz narzeczoną. O, w dupę. 5K za to. Nieźle. It concerns my fiancée, Desiree Clary. Some sans-culotte plan to abduct her for a ransom. Captain Bernadotte knows the particulars. Join him in front of the post office and ensure that Desiree escapes her house unharmed. Dobra, okej. Już. Teraz jak stąd mam uciec? Pomów z Bernadotte. Okej. Bez problemu. LOL. To co Arno robi, to jest LOL. I tyle. Dobra, no idź. Bo czas ucieka. A narzeczona Bonapartego musi być cała i zdrowa, bo inaczej wypłaty nie będzie. Będzie kiepsko. Dobra. Teraz dotrzemy tam. Już. Bonaparte sent you. We are to rescue his fiancée. Let us make haste. O kurde. To może być sprintował, co? I find myself running errands for Bonaparte. Tak, and yet he and I are of equal rank. How does he do it? No widzisz, ma swoje sposoby. I've got a beautiful sword, crafted in Spain. But a man can't marry his sword, you know. I need a woman to soothe my brow. And here Bonaparte has already found a fiance. Try to get her! Damn, he's a lucky dog. No, w sumie to nie tak miało wyglądać, wiem.
Sorki za ten mój brak ogaru. Czekaj, a ja chcę tu ich po cichu zdjąć. Fajnie, że mnie zraniono. Naprawdę. Cudnie. O ten strzelec mnie wkurza. Nie. O! O tym. Gdzie ty jesteś, Bernadotte? To mi w ogóle nie pomaga. Na co ja mam mówi? Zdychać. No, nic. Aha, on sobie tam poszedł. Co za szmaciarz. Tej, ucieka mi. Ucieka mi. No piszą brewny. Ja mu dam. On mi w ogóle nie pomagał. A bo on tu walczy, no dlatego. Gdzieś ty mi polazł. Miałeś kurde mi pomóc. Geniusz. Z pióropuszami na mordzie. Super. Mniejsza o to. Więcej wrogów. Tak miało być. You there! You cannot stop us! We're here to rescue someone! Come on! Don't lay me on the top floor! Stay back! They're covering the stairs! Amateur! I am here on a mission of gallantry! No, puść mi tą kryjówkę. Turkey's gonna be much easier for these dogs! No challenge from me! No, ona na górze. Stąd to tłumaczy wszystko. We got her trapped on the top floor. Jest więcej wrogów, nie? Są sojusznicy. O kurde, to jeszcze są ci. Jacyś kurde. A to są nasi sojusznicy, okej. Dobra. Tak trochę dziwnie to wyszło. Mademoiselle, we're sorry to disturb you, but your fiancé sent us to ensure your well-being. I can take care of my own well-being, thank you. I see that in you, Captain. Czekaj, on tu idzie. Nie przyjdziesz już tu. A mamy ją teraz chronić, okej. No to mam nadzieję, że to nam problemu większego nie sprawi. I like that very much. And those jakie to jest banalne. Wystarczy, że musimy ten trik robić. Ewentualnie jeszcze bomby dymne rzucać. Dobra, odsuńcie się do diabła. Chcecie mnie wkurzyć, nie? Ewidentnie. Kurde, jak to chwilę wygląda dziwnie. O ty. Fighting with you has made me quite giddy with delight.
Już, koniec. Mon cher Bernadotte, if this had been another time, another place. Dobra, nieważne. Say not another word. I dare not even dream. You are right. There can be no dreams for us. Goodbye, dear sir. Goodbye. Okej. Okay. To wszystko? Myślałem, że mam jeszcze zrobić do Bonapartego. Ale słabo. 4 tylko będzie. Ale dobra. Tak, misja nie była najgorsza. Teraz przydałoby się pójść do sklepu. Mamy kokardę. Jak widać. Możemy zabrać. Aha, trzeba tak. Dobra, git. No dobrze, skoro już tą misję ogarnęliśmy. O, jest ciąg dalszy. Rozdarta desir. Okej, czyli mamy kontynuację misji w paryskich opowieściach. Nawet fajnie wygląda. Tylko przydałoby się przejść do sklepu. Tu widzę skrzynię. Zanim to, wiecie, się ogarnie, to chciałbym sobie pozwolić na kradzież takowej skrzyni. Tylko najpierw bym zabił te straże. No, odpuścił sobie chęć. Szczęścia. Radę otworzyć? No niezbyt, ale zaryzykuję. Nie wyszło. Znów nie wyszło, w tym samym miejscu musiałem. Nie, dlaczego ja w tym samym momencie to naciskam? Nie mam wyczucia. Teraz za bardzo miałem wyczucie, super. Oho, teraz mi się udało. Ale dziwny zbieg okoliczności. O, 4 kafle, no nawet gruba nagroda. Ale możemy stąd iść już. Bo chciałbym jeszcze tą misję zrobić. Tu kolejna kokarda. Więc jest okazja do zgarnięcia takiego. Taka skrzynia jest też pod ziemią. Nawet ją widzę, z nią może weźmiemy. Tak dla tej sprawy. Damy radę? LOL! Arno, co ty robisz? No nie, skusiłem! A tak blisko było. Kurde, jebać tę skrzynię. Idziemy po misję. Kokarda gdzieś chyba jest tutaj, słyszałem nawet. Trzeba będzie zrobić wiary. Po prostu. Zaraz zaczniemy tą misję robić. Tylko jeszcze momencik. Tu znowu jakiś przestępca. O ty. Już. Kurczę, sklep mi się jakiś przydał. Byle jaki. Jak nie spotkam, to będzie kiepsko. Dobra, myślę, że jeszcze zdążymy tę misję zrobić. A jakiś sklep niedaleko? Czekaj, bo mi się zdaje.
Dobra, chciałem sprawdzić sklep. Ja niczym nie mogę. Aha. Dlaczego ja tylko mogę pauzę robić? Ale dziwnie. Nie, może w trybie incognito spróbuję. No nie mogę mapy włączyć, co się dzieje. Aha. Dobra. Nieważne. Robimy jeszcze jedną misję. Arno, a favor. No ty co? Coś jest? I suspect that Captain Bernadotte has fallen in love with my fiancé, and I cannot abide the thought. As I must dine with her this evening, I would ask that you search Bernadotte's house near the Palais Royal and determine his feelings on the matter. Czyżby zdrada w czystej postaci? No nie mogę włączyć mapy, jak mnie to wkurza. Teraz się ogarnie, ale najpierw misja. 400 metrów mamy przejść. Tak też się stanie. Pewnie po drodze jakiś sklep zajrzymy, żeby ogarnąć nasz ekwipunek. I zobaczymy, czy faktycznie jest jakaś zdrada między Bernadottem a The Seer, czyli tą narzeczoną Bonapartego. Teraz się to sprawdzi. Nie wchodzimy tam, na razie to. Może będą mi kazali dodać. Tak też mi każą. Wystarczy, że go strzelę z pistola. O to mi chodziło. Tylko skrzynia. O, zdążymy pewnie jeszcze tą misję ogarnąć. Mam nadzieję. Machaj sobie tą flagą Francji. Gówno ci to da. Ale tłumy zebrali się, nie wiem po co. Prosimy pozwiedzać. Popatrzcie na gilotynę. Mamy też nasz sklep, więc chcę sobie wykupić wszystkie te możliwe części granatów i tak dalej. Strzyka musieliśmy wydać, ale to fajnie, nawet w tej skrzyni wszystko się ogarnęło. Okej, dobra, jeszcze niecałe 200 metrów do domu Bernadotta. Arno, co ty odwalasz? A może przejdziemy nawet pod ziemiami? Zobaczymy. Jak się to sprawdzi, to będzie nawet nic. Jeszcze nie szedłem po misję w trybie kanałów, ale nawet fajnie się sprawdza. A jakbym poszedł jeszcze w tą stronę? Nie. To nie działa tak, no niestety. Ale jest skrzynia! Moment. Jeszcze skrzynię byśmy ogarnęli. O, akurat otwarta. A my tu przeszliśmy, no to czemu by nie? Okej. Okay. Dobra, dojdziemy zaraz do domu Bernadotty. Ogarniemy te wszystkie kwestie związane z narzeczoną Bonapartego. Jeśli to się sprawdzi, to pewnie trzeba będzie go zajumać. Żeby więcej takich rzeczy się już nie działo w związku z Bonapartego. Dobra. Szukamy teraz dowodów. Te dowody mamy wyżej, więc jeszcze jedno piętro. Dobra, teraz badamy to wszystko. Pobrano opłatę za jeden srebrny naszyjnik. No ładnie, ładne się rzeczy tu dzieją. Pewne dowody się jeszcze tutaj kryją. O,
zaostrzony. Wypłatę odebrać? Jakiś dziennik. A to gnój. Odszukaj restaurację. No dobrze. Ciekawie się misję zapowiada. Teraz to wyjaśnimy. Aż cię złapiemy, złodzieju. Już jesteś ogarnięty tutaj. A ta kokarda jest dalej pod ziemią, więc w sumie muszę ogarnąć tą kwestię kokardy później poza odcinkiem najlepiej. Już tam dochodzimy. W tej restauracji trzeba ratować związek Bonapartego, bo inaczej będzie kiepsko. Chociaż nie wiem, jak to się zakończy, więc wiecie. Nie mój interes, jak tylko odszukać restauracji i sprawdzić, czy rzeczywiście się dzieją takie rzeczy. Okej, już niedaleko. Teraz szukamy restauracji. Okej, tam coś jest. O kurde. Ach. Bernadotte, what a surprise to see you here. Captain Bernadotte, I'm having a private dinner with my fiancé. Arno, can you escort the captain outside? She seems taken with Captain Bernadotte, if you ask me. I can't imagine she could think. Who would marry her, of course? I told you. Co to miało znaczyć? What is all this? Scandals! The shame! But I have a gift for you. I never want to see you again. Oh! Ale udało się. Piękne, piękne. No i git. I uratowaliśmy związek. Pięknie. I kolejne 5K. A chciałem ocenić wspomnienia, ale dobra. Mniejsza z tym. Kończymy już odcinek. Dziękuję wam bardzo za obejrzenie. Było naprawdę romantycznie, ale trzeba skończyć. Jeżeli wam się spodobał odcinek, możecie ocenić, skomentować i zasubskrybować. Trzymajcie się. Na razie. Yo. Do następnych odcinków. Jedność. You are ready to fight.